się odbywa. Tam jest nasz... Chyba kobieta była, nieprawdaż? Nie przyjęła się szablozębem za bardzo. Co ja mówię, Chryste Panie, to stanowczo przed Chrystusem, co? Widzieliście, jak się unosiła na palcach, podnosiła ręce do góry, by sprawić wrażenie, że jest większa niż faktycznie jest? Takie pierwotne to i dzikie. Tak się zwierzęta zachowują. Zwłaszcza w obliczu drapieżników, unoszą się na dwie łapy do góry, żeby sprawić wrażenie większego. Właśnie po to, by drapieżnik uznał, że polowanie jest zbyt ryzykowne, że straty będą gorsze niż korzyści, znaczy mniejsze, większe niż korzyści. Tak? Kraina Oros. Rozpi? Palu, Saszwalim Szalam, Takar Hasam. Saila. Tigri Chawasu, Tiji Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. Utakar Ulimwan. Ku, Aika Gwasta. Niezła kolekcja, co? Mi kawa. Ahatra. Guama. Guama. Dobrze, dobrze, dziewczyno. Cóż ja miałbym zrobić zresztą sam w tej okolicy dzikiej? Przyjazna osoba jest właściwie tym, czego powinienem szukać w tej sytuacji, nieprawdaż? Spokojnie, dziewczyno. Musimy się bliżej poznać. Jak już mnie tak ciąga do swojej jaskini, to czuję się niepewnie. Ada. Chyba jest zadowolona z towarzystwa. Jagody? O kurde. To chyba jedno z tych plemion, które... źle wpływały na losy Winja. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujarra. Udam. Palhu Winja. Uguana. Winja. Haiwa Guasha, Santamsha, Oroso. Tigre Dansha Dubo. Sakuim. Ay. Walta Lauba Akista. Tu się przez 11-12 tysięcy lat nic nie zmieniło. Zielone liście nadal leczą.
przyjemnie patrzeć, jakby zachowują się ci ludzie pierwotni. Bo to oczywiście można sobie zadawać pytanie. Należy sobie zadać pytanie, do jakiego stopnia ci ludzie pierwotni zachowują się autentycznie. Tego się raczej nie dowiemy. Ale skład nagród. To miejsce, gdzie magazynowe są twoje zasoby i przedmioty. Poszukaj. No, dostęp do składu. Można odzyskać w wiosce, ale coś w rodzaju banku, nieprawdaż? Pytanie, czy to jest coś, co ja mogę stąd zabrać? Czy odłożyć? Mniejsza z tym. Jeszcze sobie sprawdzę. Moje sakwy są pełne, już się bębrzy. W ucieczce przed tygrysem straciłem 50. Tu są różne rzeczy, ale czy nas interesuje ten kierunek? Niespecjalnie. Więc jakby ci ludzie pierwotni należałoby podejrzewać, że częściej operowali emocjami, ponieważ nie mieli słów, by opisać to, co czują. Więc gniew, płacz, krzyk wyrażały coś, co my dzisiaj potrafimy wyrażać słowami. Więc będą się zachowywali dużo bardziej emocjonalnie niż jakby bohater współczesnej opowieści. Takie mam podejrzenie. Ale zabawne jest to, że często teraz powstały słowa, które zastępują emocje. To znaczy ułatwiają pokazywaniu emocji. Kiedyś, teraz, jeżeli się posługujemy takim językiem, powiedzmy w miarę kulturalnym, to by oddać nasze emocje, musimy użyć wielu słów. Jak się nie ma tych wielu słów, to wystarczy je zastąpić jednym albo dwoma wulgarnymi słowami i wtedy wiecie, o co chodzi. Ale to jest chodzenie na skróty. Ja uwielbiam okazywać emocje za pomocą słów, które nie są wulgarne. No ale mniejsza z tym. Takie z jednej strony jakby od ludzi pierwotnych będziemy oczekiwali trochę innych zachowań, a z drugiej strony od ludzi współczesnych też oczekujemy trochę innych zachowań i trochę innych środków przekazu, a może nie. Może nie. Ale rezultat jest taki, że te słowa, które ułatwiały pokazywanie emocji, które ułatwiają dzisiaj pokazywanie emocji, są tak często używane, że człowiek, słuchając takiej osoby, ma wrażenie, że ona cały czas coś przeżywa. Ja tu słyszę łosia. Antylopy, inne takie. Ale to nas nie interesuje. Interesują nas zielone liście, nieprawdaż? Więc udajmy się na poszukiwanie zielonych liści. Ale też z taką nadzieją, że nie trafię na żadnego drapieżnika. Jak stoimy ze strzałami? Twardego drewna mamy w bród. Ale jak na coś natrafię, to uzupełnię zapasy tak, żeby ich było pełno. Ale nie widzę nic tutaj, co można by było zebrać. Może za dużo o tym myślę. Natomiast fascynuje mnie to całe przemierzanie tego terenu, ukrywanie się w krzakach. Ta walka o przetrwanie na każdym kroku. W Far Cry 4, kiedy byliśmy w górach, to tam w każdej chwili coś chciało na nas wyskoczyć. Jakiś borsuk, miodożer cholerny. Miodożer to nie borsuk, żeby wszystko było jasne. Też może jakieś pokrewne stworzenie. Albo jakiś, kurde, latający ptasiek, który był. No właśnie, o wilku mowa. Słyszę tam jakieś głosy. W tym świecie podejrzewam, że jest jeszcze więcej zagrożeń. Czy mam odpowiednią broń, by... Najwyraźniej tak. Jasny gwint. No siły to naszemu bohaterowi nie brakuje, nieprawdaż? Ale to... Chodzą słuchy, że ludzie
z czasem robią się coraz słabsi. Nie mamy tylu wyzwań, by pracować nad naszą siłą, więc ci pierwotni byli dużo silniejsi. Nawet... ale też niżsi. Zastanawiam się, czy to ma jakiś związek, nie sądzę. Żeby nosić te wszystkie pancerze, w których chodzili rycerze, to trzeba było mieć sporo siły. Znaleźliśmy dwa liście i dokonaliśmy mordu. Przy okazji być może... Stworzenie tylko przebiegało tędy. Padło tam. Musiał się wykrwawić, nieprawdaż? Mam nadzieję, że tu nie ma jakiegoś krokodyla. Ale woda się wydaje płytka. Cholera wie, jakie krokodyle to są. Mam nadzieję, że te ptaki się zadowolą mniejszą ofiarą. Mamy pełną sakwę, ale tu widzę coś. Niebieski liść. Wyjdźmy lepiej na brzeg. Tu dopadliśmy tego draba. W tamtym kierunku raczej nic nas ciekawego nie czeka. Okej. To stworzenie wyglądało groźnie, nieprawdaż? Cyjon. Z cyjonami mieliśmy do czynienia też. Nie wiem, jak się po polsku nazywa to zwierzę. Może cyjon? Kto wie? Żółwie się pochowały. Te orły... to nie wiecie, jak sobie orły radzą z żółwiami, nie? Jako, że nie mogą się dobrać do ich skorupy, to ich to porywają żółwie swoje szpony. Tam widziałem jakiegoś człowieka. Rywają żółwie w swoje szpony i zrzucają je z dużej wysokości. Co w większości przypadków kończy się tym, że się żółw rozbije i można się mu dobrać do mięsa okrutne, no ale... taki jest świat. Więc nic nadzwyczajnego, nie? Kiedy byłem młodym człowiekiem, to w telewizji nie było zbyt wielu programów takich rozrywkowych. Ale muszę wam powiedzieć, że było sporo programów właśnie... takich naukowych, trochę edukacyjnych, przyrodniczych. Nie lubimy. Ludożerców, nieprawdaż? O Chryste, Panie. Dzikie psy gdzieś biegają, ale... ale go już zeżar. Gdzie jesteś, okrutniku? Trochę krzemienia, a ty co miałeś? Kiedy widzicie ludożercy, to nie macie wątpliwości, że jest zły, nieprawda? Nie bójcie się, zwierzaki. To jest moja ostatnia. Żółwia się nie dobiorę. No, z ciekawości. Żółw to mięso, no, jestem usprawiedliwiony, nieprawdaż? Groba wakwa. Groba? Grobla? Nie zwróciłem uwagi. Jakiś odgłos wydało, ale to... zwierzę raczej. Boję się, że trafię na to stado dzikich psów i... że mi się dobiorą do skóry. Ktoś tu bywa, niewątpliwie. W tej okolicy jest jakiś bębenek. Proszę. Chyba są jakieś ciekawostki, ale... dobra. Trzeba się też nauczyć rozpoznawać odgłosy te takie. To nie są groźne zwierzęta. Aha.
Są jakieś te... Co to w zasadzie jest? Ja bym podszedł bliżej, by nauczyć się nazw tych zwierząt. Chyba. Pocieszające jest to, że żadne orły, czy tym podobne drapieżne ptaki... się nie spodziewałem. To jest kolejny powód, żeby jednak próbować chodzić po cichu. Starałem się wsłuchać w odgłosy otoczenia, żeby ewentualnie wychwycić drapieżniki. A tymczasem... Jak kolejne historie udowadniają, najgorszymi drapieżnikami są ludzie. Zawsze i wszędzie. To trochę w nawiązaniu do The Walking Dead, które grywałem ostatnio. Tam zawsze jest to odniesienie, że jakby zostaliśmy zestawieni z okrutnym światem tylko po to, by się przekonać, że cały czas zagrożeniem są ludzie, że można wymyślić najgorsze bestie, najbardziej zabójcze i niebezpieczne, chociaż zombie akurat takie nie są, ale tak czy inaczej, że można takie bestie wymyślić, a i tak ludzie pozostają ciągle najgroźniejsi i trzeba na nich najbardziej uważać. Sayla. Ty walna ji. Shaja, tani chlauta. Ku chlauata. Tani. To ma sens, trochę się przestraszyłem, jak zjadła ten... Jezu drogi. O. Trzymaj dziewczynę, bo to... Bayatar. Wool. Hers. Udam. Salwa tija. Uanna. Winja waida. Uhai padas shwar. Dobrze mówi dziewczyna, trzymajmy się razem, nie? Teraz to jest... Masi shashautan waida takar. Usayish wada hai chauha salwa. Pięknie się te zadania kończą, nieprawdaż? No dobrze. To jest okolica, z której... O, proszę bardzo, to jest jakiś stos, zakładam, że jest to obóz. To są cyjony, dziki pies, który poluje na watahach. Nie jest trudny do upolowania, szczęśliwie. Co nas interesuje? Szaman Tensai. Chyba chcemy go odwiedzić w pierwszej kolejności, bo... Mam silne podejrzenie, że on będzie opowiadał historię. A że lubimy historię, to będziemy ich słuchali. Jeszcze mam też wam do powiedzenia jedną, ale to za chwilę. Mamy jeden punkt umiejętności, ale co to oznacza? Rośliny są widoczne na mapie. Mamy teraz tak, tylko pytanie. Mamy jeden punkt umiejętności. Czy to oznacza, że pracujemy tylko nad jedną postacią z jednym punktem? Znaczy, czy ten jeden punkt możemy... uleczyć się w biegu?
To może nie do końca. Skupmy się na zbieractwie, co? Tu jest przetrwanie. Kto wie, może potem będą łowcy i inni tacy, którzy... Czyli jakby dobieram umiejętności na podstawie tego, być może, nazwijmy to tak, być może uczę się tych umiejętności od mieszkańców wioski. Im więcej mieszkańców wioski, tym więcej umiejętności będzie posiadał nasz bohater. Może tak to ma działać. On sam potrafi o przetrwanie jakby się zatroszczyć. Doskonale. Co my tu mamy? Włócznie. Zrobiliśmy jedną włócznię. Północny cedr. Włócznie można rzucić, więc można ją stracić. To załatwia sprawę. Czemu to jest podświetlone? Bo to jest ostatnia maczuga. Sprawdźmy, czy nie mogę sobie wytworzyć jeszcze jednej. Nie do końca. No dobra. Zatem udamy się do szamana, ale po drodze sprawdzimy ten stos na Kuti. Zobaczymy, co to jest. Kierunek mniej więcej znamy. Więc a propos tych lekarstw, kiedyś jak byłem młody... Jezus Maria, co ja gadam? Jak byłem młody. Nie było to tak dawno temu wcale. To byłem harcerzem, zuchem w zasadzie. I jak się ktoś zranił na obozie, gdzieś tam w lesie na przykład, to szukaliśmy takich liści, to się nazywało bób albo bob, chyba bob, już nie pamiętam. A może tak po prostu się nazywało, a wcale takie nie było, no. I się przykładało te liście na ranę i te rany się ponoć szybciej leczyły. Trudno to ocenić, bo to pewnie była historia przekazywana z babci, znaczy z dziadka na wnuczka i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby mieliśmy mnóstwo wiedzy na temat takich naturalnych ziół, czy tam leków występujących w przyrodzie, które nam pomagały. Potem pojawiła się zaawansowana medycyna i firmy farmaceutyczne, które chcą nam sprzedawać różne leki za duże pieniądze i w zasadzie nawet im jest na rękę, żebyśmy chorowali, bo wtedy się zarabia. I te wszystkie leki, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej, zniknęły. Po prostu ludzie o nich zapomnieli zupełnie. Jak już tu jestem przy tobie, drogie zwierzątko. Uciekaj, uciekaj. Chyba największym... Jakby też nie znam do końca tej historii, ale... jakby penicylina jest takim naturalnym lekarstwem, z którego musieliśmy zrezygnować z różnych powodów. Jakieś zakazy, przykazy, cholera wie. To bardzo skuteczny lek był na wiele dolegliwości. Wystarczy tu? To są jakieś zapasy. Ale chyba nie potrzebuję, no właśnie. Mam wszystkiego dużo, no, ale żeśmy poznali kolejny etap tej całej historii. Żadnych zagrożeń nie ma? Nie ma. Już mi się dalej sprawdza jeszcze. Tak, to są sakwy, ale nie będę ich rozbijał. Nie widzę tutaj jakichś zapasów, które mogłyby być niezbędne. Mamy natomiast trzcinę, która... A to jest rzadka trzcina. Która na pewno będzie nam potrzebna. No dobra. Nie ma cienia wątpliwości. Raczej nie będziemy mieli tutaj lotni, która nam ułatwi podróż. Muszę zwrócić uwagę, bo tutaj gdzie będą te cyjony, a to są niebezpieczne stworzenia. Może podejdziemy sobie tędy? To jest jakieś nieznane miejsce. 280 kroków. Sprawdzimy, co tam jest. A potem udamy się dalej. To pytanie, czy tędy uda się wejść, bo to... Tu jest taki... Poruszam się dosyć szybko. Może być problem na dłuższą metę.